to dla mnie ogromne przeżycie, bo to było moje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Myśmy się już spotkali, zanim wyszliśmy do ołtarza. Tego oczywiście kamery nie rejestrowały, ale Ojciec Święty tak wszedł sobie tak po prostu, do każdego podchodził i z każdym się witał. Myśmy się przedstawiali, mówili skąd jesteśmy. On nieraz tam coś dopowiedział, widać było, że z niektórymi się zna lepiej. Pewnie, nie wiem, trudno, ja wszystkich nie znałem. Znałem sąsiadów, tych, którzy byli obok mnie. Ale zaraz taką fajną atmosferę wprowadził i to na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Pierwszy raz widziałam, że papież tak zdecydowanym takim krokiem i dosyć szybko wchodzi uśmiechnięty i każdemu podaje rękę. No, spotykałem się wcześniej z Ojcem Świętym no i błogosławionym obecnie Janem Pawłem II, który, no ja go znałem już potem z tych późniejszych, z późniejszego okresu życia. No to już tak no powoli ze względu na stan zdrowia. Spotykałem się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Też on nawet troszeczkę taki nieśmiały był, bo kiedy mówiłem mu, to on mówi: taki młody, nie? I ja nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć, bo on patrzył wtedy, jeszcze miałem te 6-7 lat temu, więcej tych włosów czarnych, nie siwych. I ja mówię: taki młody. I ja nie wiedziałem, co powiedzieć teraz Ojcu Świętemu. A ten takim zdecydowanym krokiem wszedł, rękę podaje od razu, więc to zrobiło już na samym początku takie olbrzymie wrażenie. Oczywiście potem dopiero zaczęła ta narastać świadomość tego, co się dzieje, wagi tej sytuacji. Wtedy dopiero sobie uświadomiłem, kiedyśmy usiedli wokół tego ołtarza, że to jest naprawdę coś wielkiego, kiedy delegacje, korpus dyplomatyczny, że to jest naprawdę wydarzenie na skalę właśnie światową i to nie jest, jest jakaś uroczystość związana z, powiedzmy, z pasterką, ale to jest cały świat. I dlatego też po tym, kiedy to wszystko tak docierało do człowieka, jak gdyby troszeczkę deprymowało i myślę, że jeśli Państwo tak odebraliście, jeśli tak rzeczywiście było, to pewnie to gdzieś było widoczne na mojej twarzy. A tutti voi, buona festa e contrasto. Arrivederci.